słowo podsumowania a propos wystawy. A propos. Wystawa się jeszcze nie skończyła, więc wolałbym nie podsumowywać. Jak widać, wystawa przybiera różne, że tak powiem, wymiary, bo raz jest to, wystawa jest skierowana na to, żeby promować tą historię wśród Irlandczyków, wśród turystów i ludzi z zagranicy, a stała się takim miejscem, gdzie sporo się koncentruje życia polonijnego, prawda? My tutaj się spotykamy, nie raz, nie dwa, dzieją się różne przedstawienia, więc uważam, że tak na to patrząc, była taka wystawa potrzebna i nam, i naszym irlandzkim znajomym, więc no myślę, że wstępnie można podsumować, że tak, jest to taki element, który był no, bardzo, bardzo dobrze objęty czy przyjęty przez obie mniejsze, przez obie lokalne społeczności, przez Irlandczyków i przez nas samych. Ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta wystawa w ogóle powstała, wszystkim artystom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy raz, że zakupili na przykład losy na loterię, czy pomogli w jakiś sposób techniczny, czy niekoniecznie finansowy, tylko po prostu radą, czy samą swoją obecnością, pomocą czysto fizyczną, przygotowaniu tego. Uważam, że wystawa chyba się udała, to mi się wydaje. Tu bardzo dużo ludzi, większość osób wychodziła stąd w zupełnie innym nastroju, niż tutaj weszła. Wchodzili bez troski, a wychodzili w zadumie. Więc to chyba jest najważniejszy cel, który został osiągnięty, że ludzie wzięli sobie do serca to co chcieliśmy przedstawić. Z czego jesteście najbardziej zadowoleni? Z czego jesteśmy zadowoleni? Z tego, że ludziom się podoba. Z tego, że ludzie mówią, że to dobrze, że takie rzeczy mają miejsce, że fajnie, że taka wystawa powstała, że mogli w tym wziąć udział, że mogli się do tego dołączyć, więc jesteśmy zadowoleni z tego, że ludzie ciepło przyjęli nasz projekt, ponieważ jest to ważna rzecz dla nas i dla wielu innych. A co, nie wyszło tak, jak chcieliście? To też szczegóły organizacyjne. Wszystko robiliśmy jako wolontariusze, nie jesteśmy żadną firmą, także takie rzeczy są, tak mi się wydaje, naturalne w miarę i drobne szczegóły organizacyjne, niedociągnięcia, ale to wydaje mi się, że zawsze będą i zawsze są, zawsze będą. Co nie wyszło tak, jak chcieliście? Nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Częściowo pogoda nie wyszła taka, jak chcieliśmy, ponieważ byłoby pewnie więcej ludzi, gdyby pogoda była ładna cały czas. Jest kilka niedociągnięć organizacyjnych, kilka rzeczy mogłoby po prostu tak przebiegać sprawniej, płynniej, ale biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy projekt, myślę, że nie ma jakichś takich mega powodów do narzekań. Uważam, że każdy włożył w to naprawdę, włożył serce, włożył szczere chęci i wyszło naprawdę dobrze, więc więcej jest plusów na pewno niż minusów. Czego zabrakło według Was? Co chcielibyście dołożyć? Czego zabrakło? No, ciężko powiedzieć, czego zabrakło. No, może zwartego programu codziennie, żeby coś było zaprezentowane, czy na przykład wykładów codziennych, na przykład w języku angielskim. To jest trochę nasze niedociągnięcie, ale no tak jak mówię, staraliśmy się, mogliśmy i uważam, że wyszło godnie. A czego zabrakło według Was? Czego zabrakło? No na pewno na otwarciu zabrakło pana burmistrza, który niestety nie mógł się pojawić ze względów osobistych. Na pewno zabrakło pana ambasadora, któremu się skończyła kadencja. No i jednak tych gości trochę zabrakło. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem, gdybyśmy jeszcze więcej poświęcili czasu, energii na promocję, myślę, że odzew był jeszcze większy. Jak ludzie reagowali? Jakie były reakcje, komentarze? Pozytywne głównie. Pozytywne i zszokowani byli po prostu tym, co zobaczyli, tym, co ci ludzie przeżyli, żebyśmy my mogli żyć. I nie tylko Polacy, ale i inne narody. To była jednak wojna światowa, więc tam każdy walczył przeciwko Niemcom. Więc powiedzmy sobie szczerze, że no, były pozytywne komentarze, że bardzo ludzie też dziękowali właśnie za to, że takie coś się odbyło.
Jak ludzie reagowali? Jakie były reakcje, komentarze? Wie pan, widziałem kilku ludzi, którzy byli naprawdę tak szczerze wzruszeni tym, co tutaj zobaczyli. Wielu ludzi, zwłaszcza Irlandczyków, nie zdawało sobie sprawy rozmiarów z tego wszystkiego. Niektórzy ludzie nawet weszli tutaj, będąc takimi laikami, że dalej myśląc, że było tylko jedno powstanie w Warszawie i było to powstanie w getcie w 1943 roku, więc ludzie bardzo pozytywnie to przyjęli właśnie i tak jak mówię, no i szczerze, tak z niekrytym współczuciem po prostu i takim zadziwieniem przyjęli jak po prostu skalę powstania, prawda? No, trzeba przyznać, że film Miasto Ruin też niesamowite robi wrażenie, bo wie pan, można dużo czytać, prawda? Można oglądać wtedy zdjęcia, ale dopiero tak naprawdę w takim szerszym kontekście pokazane, jak to miasto wyglądało, co tam się stało, uzupełniano tą wiedzę, pokazuje po prostu ogrom tej ludzkiej tragedii, która tam miała miejsce. Ile osób było zaangażowanych w organizację wydarzenia? Ciężko, tak na szybko ciężko mi zliczyć, ale około 20-30 osób na pewno. O różnym stopniu zaangażowania. A ile osób było zaangażowanych w organizację wydarzenia? Tak, jak coś to tam prowadzimy, ten księgę pamiątkową dla wolontariuszy i dla współpracowników, więc zapraszam do wpisania się na wstępie, a potem podliczymy skromnie, moim zdaniem, licząc wszystkich wolontariuszy, którzy to przygotowywali, wszyscy wolontariuszy, którzy już to obsługiwali, myślę, że przez cały czas przewinęło się 50 osób, może nawet więcej osób tak naprawdę, którzy poświęcili swój czas, energię, środki i inne aspekty, które po prostu posiadali, żeby to wszystko złożyć razem, żeby wyszło tak, jak wyszło. Komu chcielibyście najbardziej podziękować? Ja, no, tak jak już mówiłem, ja to bym chciał podziękować żonie, że mnie jeszcze z domu nie wyrzuciła, za to ile czasu poświęciłem temu miejscu. Przede wszystkim wam wszystkim, ludziom tutaj, ludziom tam, tym ludziom, którzy tutaj byli w zeszłym tygodniu, dzisiaj ich nie ma, czyli wolontariuszom tak naprawdę społeczności, bo można mieć super pomysły, można mieć niesamowite wizje, ale jeżeli nie ma ludzi, którzy z tobą ją dzielą, do których ona przemawia, to nic by się tak naprawdę nie udało, więc oczywiście oprócz tego sponsorzy, prawda, dziękujemy firmie MRUS, dziękujemy ambasadzie, Dublin City Council i przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego, dziękujemy księdzu Hajkowskiemu, tutaj z Duszpasterstwa Polskiego, no i całej społeczności, która po prostu, dzięki której to wszystko powstało. Jakie macie kolejne projekty w planach? Pierwszym projektem jest konferencja naukowa całodniowa dotycząca ostatniej rocznicy rozpoczęcia I wojny światowej. Także to jest najbliższy plan. Na razie się skupiamy jeszcze, póki co jesteśmy myślami tutaj i fizycznie i myślami. Także jak ochłoniemy po tej wystawie, to dopiero będziemy mogli powiedzieć nieco więcej. Jakie macie kolejne projekty w planach? Tutaj. No, projektów jest dużo, a które z nich tak naprawdę wyjdą poza skalę planów, czy poza fazę planowania, zobaczymy. No, ten projekt tylko tym bardziej dobitniej pokazał, że historia Polski, te wszystkie jej zawiłości są kopalnią po prostu tematów, kopalnią planów i można bardzo dużo różnych tutaj jeszcze innych przedstawień, wystaw i imprez zorganizować. Na pewno będą grani żołnierze wyklęci, na pewno będziemy się chcieli skoncentrować na ludziach najbardziej zasłużonych dla Polski, coś z tylu Dnia Ojca. No ale oprócz tego, jako organizacja Discover Poland, będziemy też robili inne projekty, takie społeczno-integracyjne. Naprawdę na chwilę obecną nie ma jakichś takich ograniczeń co do tego, co byśmy chcieli zrobić. Co wystawa tobie dała? Dało mi dużo do myślenia, że jednak warto się zatrzymać, przemyśleć, dokąd nasze to życie zmierza i skąd przyszliśmy, co nas ukształtowało. I daje mi wiarę na przyszłość, że jednak no, nie jesteśmy tylko, nie żyjemy sobie tu i teraz, ale nasze czyny są ponadczasowe. Co wystawa tobie dała? Wystawa na pewno dała mi doświadczenie. Dała mi ogromną satysfakcję.
pozwoliła mi uwierzyć w ludzi, prawda, zwłaszcza ludzi tych tutaj, że jest sporo ludzi, którzy są zainteresowani, którzy czują taki sam głód jak ja po prostu tego bycia Polakiem, rozmawiania o tym, co polskie i po prostu koncentrowania się wokół tych rzeczy. No, tak jak mówię, no, dużo pozytywnych odczuć mi dała, głównie przez ludzi, którzy się w to zaangażowali równie mocno jak ja. Jak udało się Tobie połączyć życie osobiste z organizacją wystawy? Mogę powiedzieć, że ledwo się udało, ale no wszystko na tej było bardzo mało czasu wolnego. Nie było czasu wolnego, trzeba było troszkę nocy zarwać, ale było warto. Jak udało się połączyć życie osobiste z organizacją wystawy? Tak do końca się nie udało. Muszę przyznać, że ciężko było ze względu na to, że nagle się okazało, że cały projekt i jego obsługa i przygotowanie, zwłaszcza to do momentu otwarcia wystawy, to była niesamowita ilość nieprzespanego czasu. To było opuszczenie się w pracy, to było... Brakowało mnie w domu, prawda, dlatego moja żona musiała się zajmować dzieciakami dwa razy sprawniej niż robiła to dotychczas. No ale jakoś wszystko się udało i mam nadzieję właśnie po tym projekcie na czas jakiś wrócić do normalności. Jak wystawę oceniali Irlandczycy i turyści? Jaka jest ich wiedza na temat powstania? Jeśli chodzi o oceniali podobnie, tak jak Polacy. Byli może bardziej zszokowani, bo nie mieli pojęcia o powstaniu. Dużo bardziej popularne jest powstanie w getcie warszawskim. I o tym myśleli, a tu nieporównywalnie na większą skalę. Tak samo pomogliby to z początku, jak przychodzili, mieli jakieś wyobrażenie powstania, dzięki im powstaniu wielkanocnym. Zupełnie inny kaliber niż na dużą większą skalę, dużo bardziej brutalne było powstanie warszawskie niż niestety. Niestety, no, tak można to powiedzieć. Zmęczony? Ale szczęśliwy. Zmęczony? Mniej niż na koniec zeszłego tygodnia, ale tak jak mówię, przyznam szczerze, że to jednak jest dużo ciężkiej pracy, że to jednak jest mnóstwo rzeczy, o których należy pamiętać, o których należy po prostu mieć tam gdzieś na względzie, o których trzeba myśleć i trzeba to stale kontrolować, więc no to jest pełnoetatowa praca. Mimo tego, że jest to projekt społeczny, to jednak praca jest w pełnym wymiarze godzin. Gratulacje i dziękuję uprzejmie. Dziękuję, do widzenia, koniec.